Do Polski przybyło 100 tysięcy. Uchodźców. Każdy znajdzie pomoc, Paweł Szefernaker. 100 tysięcy. Uchodźców z Ukrainy przekroczyło do tej pory granicę z Polską. Od rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie do soboty 100 tysięcy. Osób przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski, poinformował wiceszef MSWI a Paweł Szefernaker podczas briefingu prasowego na przejściu granicznym w medyce w województwo. Podkarpackim. Jak dodał w sobotę od godzina 7 rano strona ukraińska zamknęła część pasów, które były do tej pory dla samochodów osobowych i puszczono osoby w ruchu pieszym. Według wiceministra dzięki temu w ciągu dwóch godzin skorzystało z tego 5 tysięcy osób. Od rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie do dzisiaj na całej długości granicy z Ukrainą 100 tysięcy osób przekroczyło te granice z Ukrainy do Polski, mówił wiceminister. Wiceminister odniósł się także do długich kolejek uchodźców, którzy czekali na przejście granicy w piątek, wśród których są kobiety z dziećmi. Pierwsza decyzja pana komendanta generała Tomasza Pragi była taka, że we wszystkich punktach granicznych otworzyliśmy ruch pieszy. Tam gdzie nie było do tej pory ruchu pieszego, został on otwarty, podkreślił szef. Nasza Straż Graniczna musi się dostosowywać i również reagować na sytuację, która jest po drugiej stronie granicy, zauważył. Jak dodał, było wiele sygnałów, informacji dotyczących kolejek, zapytań Polaków, którzy się martwili, że może dojść do kryzysu humanitarnego na granicy. Zapewnił, że podejmowano wiele różnych działań, także dyplomatycznych w tej sprawie. Także tutaj w relacjach komendantów w tej placówce z komendantami ukraińskimi, aby jak najlepiej udrożnić ten kanał, podkreślił szef Ernaker. Dzięki tym działaniom dziś od godzina 7.00 rano strona ukraińska zamknęła część pasów, które były do tej pory dla ruchu osobowego, dla samochodów osobowych i puszczone osoby w ruchu pieszym, poinformował. Jak zaznaczył, w związku z tym w tej chwili wiele osób jest odprawianych. W ciągu kolejnych godzin ta kolejka, która po drugiej stronie, po stronie ukraińskiej, powinna systematycznie się zmniejszać. Żeby pokazać jak wiele osób w tej chwili jest w ruchu pieszym i ma możliwość przejścia, jest odprawianych, to od godzina 7.00 rano, gdy zapadła decyzja o tym żeby zamknąć część tych pasów dla ruchu osobowego, otworzyć dla ruchu pieszego po stronie ukraińskiej, a my byliśmy na to gotowi, do godzina. 92.00, tylko w ciągu dwóch godzin, 5 tysięcy osób przeszło w ruchu pieszym, zostało odprawionych, zaznaczył. Współpraca tutaj jest bardzo dobra, dodał. Jest szybka ścieżka dla kobiet i dziećmi. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych godzin przepustowość będzie dużo przepustowość będzie dużo lepsza, będzie dużo lepiej wyglądała, powiedział szef Według niego. Dotychczasowe kolejki, które się pojawiały, wynikały z mniejszej przepustowości po stronie ukraińskiej. My od samego początku byliśmy w stanie wesprzeć stronę ukraińską w różnych działaniach, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, podkreślił. Jak dodał, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaproponowała także namioty.